Jaki jest mój Kraków? Mój Kraków to spotkanie. Aktywność, dialog i skupienie na sprawach miasta. To ludzie, którzy mnie inspirują i napędzają do działania. Moja praca i moja pasja. Kraków będzie nie tylko fantastycznym miejscem do życia, ale będzie miejscem, które będzie jednym z najlepszych miejsc do tego, żeby tutaj mieszkać, żyć, realizować swoje zamiary, żeby przyciągać młodych ludzi, żeby przyciągać biznes. Tego potrzebujemy. Mój Kraków to energia młodych ludzi. Ale także życiowa mądrość i doświadczenie tych nieco starszych. Mój Kraków to moja uczelnia. Widok ulicy Rakowickiej, wczesnym rankiem. Codzienna praca i działanie w akademickiej wspólnocie. Nie zawsze tak było. Kiedyś chyba nie robiłem szkoły, a koledzy mówią mi, że siedziałem w ostatniej ławce. Mój Kraków to letnik w Arlinku i odkrywanie nowej huty. To zapach starych książek w antykwariacie na ulicy Szpitalnej. I? Wielkie filmy w małym kinie. A w sobotę? Kawa i gazeta na plantach. Mój Kraków to moja młodość, moje studia na UJ-cie. Znacie akademiki na ulicy Bytkowskiej? Pewnie nie. A legendarny klub pod Jaszczurami? To właśnie tam chodziło się na randki i na tańce. Niżby tu damy, nie polubiliśmy się. To znaczy z tańcem. Ale ja lubię wyzwania. I piłkę nożną. Co jeszcze lubię? Teatr, magię teatru. Spacery uliczkami Starego Miasta. Smak zapiekanek na Placu Nowym. Cud! I przyjazny, mądry głos księdza Tischnera. Duch jest siłą, dzięki której człowiek może ulatać wzwyż. Może się wznosić ponad samego siebie. Myślenie księdza Tischnera jest mi bardzo bliskie. Może dlatego, że sam pochodzę ze Szczawy. Maleńkiej wioski w górach, bardzo blisko jego ukochanej Łopuszni. Ale na pewno dlatego, że tak jak Tischner, myślę pozytywnie, lubię ludzi i zawsze doszukuję się w nich dobra. Mój Kraków to też wielcy krakowianie. Wyspiański, Szymborska, no i pani Ania na Placu im Bramowskim. Tak naprawdę to ten nasz codzienny Kraków lubię najbardziej. A wy? No jak nie, jak tak. Tak jest mój Kraków i tak jest mój dom, ale Kraków to także nasza wspólna przyszłość. Zbudujmy ją razem.